To już 7 odcinek konkursu Matematyka i Pieniądze. We współczesnym świecie nie potrafimy już żyć bez internetu. Jednak ponieważ jest to usługa, za którą trzeba płacić, warto orientować się, który usługodawca daje najkorzystniejszą względem naszych potrzeb ofertę. Darek chce podłączyć internet do mieszkania. Zastanawia się pomiędzy dwoma firmami. Firmą niebieską i zieloną. Niebieska proponuje mu umowę na 24 miesiące. Darek musiałby płacić wtedy co miesiąc 60 zł. Niebieska przygotowała również pakiet rabatów, które uzależnione są od tego, że Darek poleci dostawcę internetu. Jeśli Darek pozostawi pozytywną opinię dla firmy niebieskiej w internecie, otrzyma 5% rabatu od miesięcznej raty. Płaciłby wówczas 57 zł. Jeśli poleci jakiemuś znajomemu ofertę, otrzyma kolejny rabat w wysokości 5% kwoty z uwzględnieniem wcześniejszego rabatu. Płaciłby wówczas 54 zł 15 groszy. Po 24 miesiącach wydałby na internet zatem 1299 zł 60 groszy. Firma Zielona również proponuje 24-miesięczną umowę. Wysokość raty, podobnie jak niebieska, ustaliła na 60 zł co miesiąc. Zielona proponuje swoim klientom rabat 10% po roku trwania umowy. Przez rok Darek zapłaciłby zatem 720 zł, a potem uwzględniając rabat 648 zł. Po 24 miesiącach wydałby zatem 1368 zł. Darkowi bardziej opłaca się wybrać zatem ofertę firmy niebieskiej. Krystian chce zainstalować w mieszkaniu internet. Chciałby wybrać ofertę trwającą 24 miesiące. Do wyboru ma dwóch dostawców internetu, firmę czerwoną i czarną. Czerwona oferuje internet w cenie 80 zł miesięcznie, a także dodatkowe rabaty za promocję ich usług. Jeśli Krystian napisze pozytywną opinię o czerwonej w internecie, otrzyma 5% rabatu od raty miesięcznej. Jeśli poleci znajomemu usługi firmy, otrzyma 5% rabatu od kwoty uwzględniającej już poprzedni rabat. Firma czarna oferuje z kolei ratę miesięczną w wysokości 70 zł. Po upływie roku oferuje rabat dla stałych klientów w wysokości 10% od miesięcznej raty. Którą firmę opłaca się Krystianowi wybrać? Coraz bliżej zakończenia konkursu, a więc upewnijcie się, że wysłaliście wszystkie odpowiedzi. Do zobaczenia!